No widzimy kolejny dzień w hodowli, w dni otwartych w hodowli Rainera Pittmana. Tutaj mamy sobotę, dzień wolny, wiadomo, przyjedzie bardzo dużo hodowców wtedy. No i tak się właśnie stało. Mamy godzinę 10:00 do 11:00. Tutaj już widzimy, jest dużo osób zainteresowanych. Tutaj mamy oczywiście skrzynkę, w której koszty są losy. Tutaj każdy tutaj uczestnikiem jest tutaj w dni otwartych, może wypełnić. Co godzinę jest stosowane, bo tak jak w latach poprzednich. Podobnie też widzimy o panią Lidię. Nie wiem, czy pani Lidia dzisiaj może występować, czy nie, bo kiedyś się zdarza, że nie może. Idziemy sprawdzić dalej. Tutaj widzimy, są przygotowane klapki dla osób, które to odwiedzają. Natomiast tutaj o, widzimy budkę, którą jak zwykle co roku. No, to dla nikogo się może wydać nudne, ale tak już jest, że no, dużo tu nie zmienimy, ale za to są też te ciągle nowe gołębie, nowe objawiają się niejako, które dobrze lecą. To widzimy klatka z gołębiami, tymi za 1500 euro najdroższe są tutaj z tej strony. Są sprzedawane na bieżąco, ale też są tylko uzupełniane. Przejdziemy zobaczyć. O. Tutaj oczywiście w obsłudze. Dobrze, o tu kolegę Sylwka mamy. Witam. Kolega Sylwester, organizator wspólnego gołębnika. Cześć. Cześć, cześć. Gołębnika Długie Mazury, tam ostatnio u Wojtka Ziobryniewicza. Jego widzieliśmy, a tutaj na przykład w Belgii, w tym. Kolegę z Belgii, skotkowaliśmy w Lone w Niemczech. Przyjechaliśmy zobaczyć. Tak, czy coś nabywacie, nie? Nie, no, oglądamy. Oglądamy. Może coś nabędziemy, nie? Coś padnie w oko. No zobaczymy. Sylwester tutaj ma dużo ciekawych gołębi. Z Hurricana? Tak, z tego superdomena też, czy nie? No, zaraz będziemy patrzeć. Zaraz będziecie patrzeć, dobrze. O, tutaj widzimy, każdy ogląda. Procedura jest zawsze ta sama. Oglądamy gołębia, bierzemy go, dorywamy rodowód, idziemy tam i wtedy zbierzemy oryginał rodowodu i kartonik i gołęb jest po zapłaceniu oczywiście. Dobrze. Jacek, pilnuje, komu pilnujesz gołębia, czy co? Szukam kupca. Szukasz kupca dla takiego gołębia, zobaczmy, to jest... Bratny szymel. Loris 520, to był ten szymel, to jest? Tak. Pink. Schwester 351, Country Girl 331, widzimy, no... Powinien je znaleźć, nie? Nie, żartuję, tu chcesz szeleklatki wsadzić, tak? No tutaj uzupełniacie, dużo gołębi dzisiaj tutaj było wymienionych, nowych, na zarazu na 20 koszy. Ile? Tutaj, w tej części. W każdej części niejako jest przypisana inna osoba, która obsługuje. Tutaj spotykamy dużo odnośnych z Polski. Tutaj był tak, oczywiście Sebastian Wartenga jest z nami tutaj, ale są też hodowcy. Krzysztof, kolega z Kłodzka, był też. No, pomału będą na pewno jeszcze inni te osoby, które tu mieszkają polskiego pochodzenia, tutaj też dojeżdżać. Tutaj mamy przy okazji, popatrzmy, bo tutaj taka woliera, my się zastanawialiśmy, jakie to są gołębie, nie, Sebastian? To były gołębie tutaj te, co nam Kamil mówił, co te starsze takie już, mało rozpłodowe, tak. One jeszcze są płodne, są odstawione, tu widzimy, taki dziad już siedzi sobie tutaj, wyleguje się w słońcu, są też inne. Też widzimy taka ciekawie zorganizowana woliera, bo ona wykonana, przepraszam, bo ona ma tutaj, widzimy, z pleksy ma przody. Boki ma z poliwęglanu takiego, jak my tam używamy, między innymi w Kosakowie, dach tak samo. Jest jasno, całkiem fajnie to wygląda. Szuflady. Też ma ruszta na właśnie taśmowe, także tam jest, zobaczmy, ruszta zjeżdżają, a tam jest zbiornik i tam może sobie, o tam zobacz, siad się gołów w tym górze. Tam. Dobre miejsce. Dzień dobry, witamy o kolegów z Polski, o mamy akurat... Też hodowcy? Tak. Tak, i skąd jesteście, jeżeli można powiedzieć? Ja jestem z Opolskiego. Z Opolskiego, tak. Dokładnie. Tutaj co, pracujecie w Niemczech? No, ja tu mieszkam. Też lotujecie? Jeszcze nie. Nie, a tutaj w Głębi przyjechaliście nabyć. No. Do kolega się przedstawi może? Blabuś. A w jakim oddziale dokładnie lotujesz? W Wieluń, tam wszystko. Oni mieli chyba 103, teraz mieli 387, teraz numer, 103. Tak, no. A kolega? Ja pochodzę z Chełna, to jest oddział Chełna, okej. Wiem, że ja tam blisko mieszkam. Tak, tak. Waldek, Cezary Hałat w Chełmzie mieszka blisko. Tak, pan Zenon Krajny. Właśnie, także pozdrawiamy przy okazji Zenka. I co, ty też w Niemczech pracujesz? Tak, pracuję niedaleko, tu mieszkam. A gołębie też nie masz? Nie, nie, ja w Polsce. Tylko w Polsce. Mam. No to nic. Czy też przyjechaliście coś kupić konkretnego? Kupić nie, ale tak. Opoglądać. No, ja się wczoraj dopiero z pana filmików dowiedziałem. Tak? Pan ksiądz Kostrzewski.
Krzysiek na imię, nie? A, dobra. No. Ksiądz Kosztusz właśnie numer podawał do pana Kamila tutaj i zadzwoniłem i numer wysłał i adres. No. Kamil ci wydaje Szwenda, także powodzenia życzę z poszukiwaniem i obserwowaniem, co się tutaj dzieje. No. Dziękuję, na razie. Pomaga, on pilotuje tymi drogami z bardzo dobrymi wynikami. Wczoraj tutaj spotykamy tutaj pana właśnie zaświadczył, że wygląda dobrze. Teraz będziemy wybierać gołębia tutaj, od którego szpak sprzedany. Kurde, chcieliśmy takiego szpaka kupić. Tutaj w pakiecie takim, ale niestety został sprzedany. Ale może jakoś jeszcze znajdziemy. Jacek nam jakiegoś się pewnie znajdzie, także pójdziemy jego szukać. Cały czas przybywają nowi klienci, cały czas też są gołębie tutaj i sprzedawane, i donoszone nowe. My już też dokonaliśmy tutaj zakupu, mamy trochę gołębi po książce, że tam też jakieś gołębi kupują, część dla siebie, część dla tego, dla kolegów z Polski, tutaj dużo dzwoni, zamawia. Mamy dla kolegów z Polski kilka gołębi, które tutaj oni chcieli nawet z tej hodowli. Patrzymy sobie jeszcze. Dzisiaj drzwi są otwarte do godziny 17, tutaj te namioty. Później będzie spontanie, będzie uporządkowanie. Ale póki co możemy jeszcze sobie do tego wypatrzeć. Zobaczymy, może synka spotkamy jeszcze, zobaczymy, co on kupił. O, Kamil tutaj coś wciska komuś. Nawet może parę złotych. Wszystkie wychodzą z takimi oczami. Też. Po tych kupach. Od razu widać, no. Swoje. Sylwek, coś kupiłeś? Nie, oglądam. A coś, jakieś coś cię zainteresowały? Czyli? Coś to może z tej linii, co ty mówiłeś. Z której? Kalipana? Nie, Superdomena? Superdomen. To tam Superdomen widziałem, były w roku. Tak? Ale nie wiem, zaraz, zaraz są. Zaraz są nam... Czekaj. Są tam. Tam były chyba w roku takie Superdomena. Ci mogę podpowiedzieć, bo są... Tu były takie, poczekaj. O, to zobacz, ja ci się pokażę, zobacz. Tu jest Superdomen, tu nawet kropkę zaznaczyłem. Ten był i ten widział się, poczekaj, tu gdzie było, to był Superdomen, tu, tylko ta inna, to może pogodę, bo tu widziałem właśnie taką kropką, bo z kimś to oglądałem. Aha. A ty gdzie patrzyłeś jeszcze? Tutaj. Tylko oni wynoszą co chwilę, trzeba, tu nie ma już. O, tu też jest, no. Córka najlepszej samicy regionu. I Superdomen tu jest, czyli jest w dwóch miejscach. Tu jest Superdomen i tu. To może być też fajnie. Zobaczymy. Tu jest Halikan z Superdomenem. Linia. Superdomen i tu też super. Córka Superdomena, a tutaj wnuczka. I to jest Regional Loris. Co jest to pierwszy? To samiczka będzie pewnie, nie to? Ten gołąb to samiczka. To sobie wyciągnij, zobacz, czy ci pasuje. No tak. Samiczka, samiczka chyba, nie? No. Jak trzy kupisz, to masz miał obniżkę na 1000 euro. No. Czy do Belgii będziesz miał, czy będziesz do Grajewa wniósł? No coś uchowam do Jasia, no za następny rok. Chęciaka, tak? Tak. I no, w Belgii sprawdzę, wiesz. Do Grajewa nie jadę, to sobie do siebie nie wiozę. Rozumiem. Tam gdzieś na Rosję tam zapisane mamy. No. Fajny gołąbek, 18,67. No i to jest ten właśnie. Mhm.
siedzi 2-3 lata, zobaczymy, coś się odbywa, nie? Jednego weźmiesz czy weźmiesz pakiet cały? Pewnie cały pakiet, no. Cały pakiet, no. To mamy rano, nie? Kamil, tu kolega, cały pakiet. Jeszcze popatrzymy, nie wyszukaj. On zaraz. Dobrze. W dalszym ciągu wydzielamy gołębie z Sylwkiem. Między innymi znaleźliśmy tutaj takiego fajnego gołębia, który jest połączeniem syna Superdomena. I tutaj co ciekawe, to córka IPH Vogel 6 i olimpijki z Nitry. Mhm. Bardzo ładne kojarzenie, jak budowie on jest. Lepszy od tamtej? Lepszy, lepszy. No to jest samiczka. No tak się właśnie zastanawiamy. Czy samiec, czy samiczka. Fajny gołąb. Fajny. Przejdziemy tam dalej. Przejdziemy sobie kawałek jeszcze. Tu mamy Harley'a linię. A tu mamy też jeszcze Superdomena z synem Harikana. Mhm. Kolega Sylwester już jednego gołębia wybrał. Tu przegapiliśmy jednego, bo to co oglądaliśmy nam zabrali, ale tutaj się okazało, że zamiast Pechwogla mamy Harikan 34, czy to jest brat Harikana i olimpiadę, olimpijka z Nitry. Z tego gołębia jako matka i tutaj jest syn Superdomena, też z bardzo dobrego kojarzenia z Karlą Tina Huba Hermansa. Czyli tego gołębia mamy do... Samiec, no właśnie. Jedzie do Brukseli, tak? Już. Do Brukseli. Zaklepany. No. No. Także za chwilę będziemy następne mieli. Spotkaliśmy kolegę z Polski, on nie chce wprawdzie tutaj mówić, ale kolega nam się przedstawi i powiedzie, lotuje. Andrzej Kozachowski lotuje w podziale Połoczek. 0192. Tutaj, co ciekawe, kolega przyjechał specjalnie tutaj na te dni otwarte do Rainera, tak? Tak. Tutaj z sobą przywiózł córkę. Córka nie lotuje gołębiami, nie interesuje się, z chłopakiem. Karmi niekiedy? Pomaga? Oczywiście. No to dobrze, a za pieniądze oczywiście, nie? No tu nie akurat. Nie? Nie. No to masz szczęście. A jak tam loty idą? Dobrze, zaczynamy pomału. To od ilu lat lotujesz? Znaczy przerwa była 3-4 lata i teraz tak z powrotem się zaczęło. A oddział Kłobrzeg ilu hodowców liczy? A tak 50, w porywach 60. Tutaj przyjechałeś coś nabyć konkretnego, czy tak po prostu miałeś wcześniej gołębie Rainera jakieś? Czy... W zeszłym roku nabyłem 4 sztuki, w tym roku też 4 linii, z jakich linii? A różne linie, mieszane. Ale co tak się... Cię interesowało, bo to jest dużo różnych gołębi. No z Hurikana najbardziej. Z Hurikana? Tak. Z Domena coś innych tam nie za bardzo? Też w zeszłym roku miałem. Coś na młode, jak się coś się sprawdzało? Leciały. No rozumiem, czyli cienko. Wracały. Z powodzenia, teraz dzisiaj to coś masz zamiast coś kupić? Już kupiłem. To co kupiłeś? Czyli nie chcesz wypowiedzieć kolegom? Tak. Dobra, to już wiem o co chodzi. Pierwsza godzina jest popołudniowa, takie powiedzmy, i coraz więcej jest tutaj hodowców. Na razie lider się uśmiecha, jak tam losowania idą. Bardzo dobrze. Czy ja zostałem wylosowany? Wszyscy wygrywają, którzy przy mnie stoją. Było moje nazwisko? Nie. Nie było jeszcze wygrane mojego. No jeszcze. Niestety. Zobaczmy. Tutaj dla kolegi Sylwestra znaleźliśmy też ten pakiet cekupy, znaleźliśmy takie kilka gołębi. To ma takiego mocnego inbreda na Harikana 51, ale ma też te podobne gołębie z tego kojarzenia Superdomen razy linia Pechwogla gołębia. Patrzymy sobie tu jeszcze, zaraz będziemy oglądać. Musimy po prostu odszukać te numery. O. Widzimy koledzy Mariusz, Mariusz, Jacek biorą gołębia dla kogoś. Wstawiacie nowe, tak? Jak ktoś dokładnie zakupił? Dokładnie. Nie ma w klatce, dokładamy. Co się trafi, to dokładamy. 27-33. Co chwilę nowe gołębie jakieś dochodzą. Tutaj pomału się impreza kończy. Kilka koledzy akurat z Polski już wracają. Ksiądz Jerzy, jedzie Patryk, Denis i ksiądz Mariusz. Powodzenia, szerokiej drogi.
tutaj nam też ubywa troszeczkę gości. Moim by zostało sprzedanych bardzo dużo, ale ciągle jeszcze są tutaj, zobaczmy, na tych kartonach, które tu, tak powiem, schodziły, to widzimy, jak zeszło, są ciągle zostawiane. Pani Płótron tutaj kasuje, widzimy. O. Magda przyszła przypilnować męża. I dziecka. I dziecka. Chyba bardziej męża trzeba pilnować. Dobra, a popatrzymy sobie tu. Tam jeszcze jest troszeczkę klientów, ale oni też pomału będą tutaj kończyć. To wypada tak jeszcze później posprzątać i podsumowujemy sobie później tą całą imprezę. No już praktycznie kończymy dzisiejsze tutaj dni otwarte. Odbywa się chyba jedno z ostatnich losowań. Mieliśmy problemy trochę, bo nawet osoby, które zostały wylosowane tutaj, były nieobecne. I teraz tutaj media wpada na pomysł, że wśród osób, które tu są, zostały losy te, że tak powiem, wypełnione od nowa. Czyli jest pewność, że osoby, które będą brały udział w głosowaniu, są obecne. No i GOM znajdzie sobie gdzieś tutaj swojego przyszłego właściciela. I za chwilę Laura będzie tutaj głosować. Usłyszymy tego nazwisko tego, który tego gołębia od Reniera Pitmana wygrał. Widzimy, głosowanie trwa. Laura. No, ja mam za wami, Ani Laura, inna koleżanka będzie głosować. Also Kinder, fossile Andrei, fossile, ja. Deutlicher schreiben, deutlicher. So. Bitte sehr. Einmal vorne abholen. Das war gut. No i mamy praktycznie już koniec tutaj dni otwartych. Koledzy z Polski właśnie się zaopatrzyli w jakieś gołębie, tak? Tak, oczywiście. To wiem, jeden to cenny został wyrwany nam, że tak powiem. Byliście zbyt za późno, tak, no właśnie. Dobrze, ale tutaj mamy też jeszcze inne gołębie, które kolega Sebastian nabył. Jak, ale zapytaj się, jak Rainer ocenia ten, bo już jest po... Sehr gut, wir sind bestens zufrieden. Man sieht das ja. Teraz będzie Andrei bardzo zadowolony. Widać, się świętuje. No, gołębie znalazły nabywców, ale będziemy mogli jeszcze Rainera spotkać w Sosnowcu. Będzie miał stoisko, czy nie? Ja. Na wystawie w Sosnowcu? Ja. Na wystawie. Na Sosnowcu. Ja, zaistoszczętny. Będzie i wtedy jeszcze w Poznaniu na Olimpiadzie. Też będzie, tak? Tak. Także tam będzie można, ci, którzy nie zdążyli tutaj przyjechać, nie mogli przyjechać, będą mogli sobie te gołębie tutaj nabyć. A zatem jeszcze pytanie, jakie się cieszyły w tym roku gołębie największą popularnością? Zapytaj się. Welche Linie jest bestie? Welche Linie jest bestie? Die Harrikan. Harrikan. Domen? Słabie. Ale Harrikan. No i właśnie tutaj między innymi mamy takiego jednego gołębia. Pokażemy właśnie dla kolegi, jednego też wzięliśmy, tak? To ty wziąłeś? Tak. Dla kolegi Macieja Kulpy mamy tutaj parkę złożoną przez Kamila, także... Tam z Harrikana jest, tak. Widzę. Z Harley trochę, z Hurricana, z naszej słynnej Loris 520. No, tak. Tu też inne. Tutaj mamy też jedziemy fajne imbredy. Kolega Maciej, tak? Maciej Kulpa z oddziału naszego, tutaj zamówił sobie parkę właśnie. Kamil także wybrał. Tak. Bardzo tutaj... Będzie na niego, jak co. Życzymy powodzenia tymi, no to przylatowaniu go i wszystkim hodowcom. Tutaj zobaczmy. Gołębie jeszcze są w klatkach, ale one były cały czas donoszone. Tutaj nam trochę zostało. Ludzi już nie ma. Że Rainer jest zadowolony, to my dobrze wiemy, bo tych gołębi zostało też sprzedane, co się też przekłada na wynik ekonomiczny, ale też możemy powiedzieć, że tutaj bardzo dużo ciekawych ras mamy od kolegi Rainera Pitmana, mamy dużo, jak się nazywa, dobrych gołębi i to potwierdzają między innymi wynikami, tak jak tutaj pokażmy, Kamil, jeszcze raz ten katalog, tutaj zobaczmy, możemy sobie w takim katalogu par zobaczyć wyniki tylko z tego 2018 roku. Także na razie dziękujemy bardzo, zachęcamy wszystkich do zapoznania się z takim katalogiem. My parę sztuk do Polski weźmiemy. Na stronę internetową również. Tak, pitmanmagazin.pl. Także będziemy sobie to mogli oglądać. Także dziękujemy, do zobaczenia. Dobry lot.